Dzień dobry, nazywam się Jacek Wąsik. Chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania wykładu pod tytułem Sztuki walki, a zdrowie. Przeciętna osoba, która słyszy słowo sztuki walki, myśli sobie Bruce Lee, Jackie Chan, MMA. Gale MMA, które oglądamy w telewizji, to profesjonalny sport. Jak wiemy, sport zawodowy nie wiąże się z zachowaniami prozdrowotnymi. W wielu sportach walki głównym celem jest znokautowanie rywala. Dlatego oglądamy w klatce, w ringu krew, brutalność i agresję. I wiele zachowań, które nie kojarzą się ze zdrowiem. Jeżeli ja Państwu teraz powiem, że trenowanie sztuk walki może być środkiem leczniczym, uzdrawiającym lub terapeutycznym, na pewno znajdą się osoby, które mi w to nie uwierzą. Co to jest zdrowie? Kiedyś mówiło się, że zdrowie to brak choroby. Obecnie według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Po prostu dobre samopoczucie. Sztuki walki od zarania mają związek z medycyną. Hipokrates, uważany za ojca medycyny, zdobył swoją sławę, pomagając wojownikom podczas wojny między Atenami a Spartą. Do tej pory wiele odmian kung fu łączy nauczanie technik walki z akupunkturą i ziołolecznictwem. Wiedza medyczna była przekazywana samurajom wyższej rangi. Uczono ich tzw. teorii ki, akupresury, metod masażu, technik reanimacji i medycyny naturalnej. Dlaczego? Zdrowy wojownik jest efektywny. Zdrowy wojownik pomoże przetrwać koledze. Jeżeli będzie umiał go wyleczyć, zwiększy wartość bojową całego zespołu. I tym samym stanie się skuteczniejszy. Ciekawym przykładem połączenia medycyny i sztuk walki jest jedna ze scen w filmie Akiro Kurosawy Rudobrody. Lekarz, który chce wyleczyć kobietę, musi stoczyć walkę z kilkoma oponentami. Kiedy zwycięża, przysięga Hipokratesa nie pozwala mu pozostawić ich bez pomocy. Obecnie lekarze czy ratownicy medyczni spotykają się z różnego rodzaju aktami agresji. Być może znajomość sztuk walki pomogłaby im w codziennej pracy. Wojownicy na Dalekim Wschodzie kierowali się różnego rodzaju kodeksami etycznymi. Kodeksy te uczyły panować nad emocjami. Kodeksy te zalecały higieniczny i dietetyczny tryb życia. Trening mentalny pomagał w relaksacji i koncentracji, co pozwalało na eliminację lęku i opanowanie agresji, a tym samym samokontroli emocji. Skutkowało to wzrostem zdrowia i witalności. Współcześnie powiedzielibyśmy jakości życia. Wojownicy, którzy doznali poważnych urazów w boju, tracili rękę, nogę, nadal pozostawali wojownikami. Nie tylko mentalnie. Mieli kondycję fizyczną, byli gotowi do poświęceń i nie lękali się walki. Mówi się, że jeśli pokonasz sam siebie, zwyciężysz każdego. Największym przeciwnikiem mistrzów sztuk walki były ich własne słabości. Zobaczcie Państwo, jak bardzo wpisuje się to w sport niepełnosprawnych i cały ruch paraolimpijski. Bycie rycerzem, samurajem, mistrzem sztuk walki to stan umysłu. To prywatne odczucie każdego człowieka ze sobą. To cel, do którego się dąży, którego nigdy możemy nie osiągnąć, ale będziemy się cieszyć samą drogą do niego. Czasem z pozoru osoba, która nie będzie spostrzegana jako ideał lub symbol mistrza sztuk walki, może stać się autorytetem pilności, pracowitości, wytrwałości i charyzmy.
że sztuki walki mogą być używane jako środek terapeutyczny. Pomagają one w monitorowaniu zachowań dzieci z ADHD. Wspomagają rozwój zdrowia psychicznego i przezwyciężanie stresu. Używane są na przykład w psychoterapii, gdzie człowiek staje się bardziej samodzielny. Uczy się kontroli agresji oraz identyfikacji problemów i ich rozdzielczości. Pomagają w zmniejszaniu i diagnozowaniu agresywności. Oraz poleca się je osobom, na przykład z chorobą Parkinsona, jako element terapii zajęciowej. Trenowanie sztuk walki daje wiele korzyści psychologicznych. Wiążą się one z poczuciem własnej wartości i samooceny kompetencji. Co ciekawe, wzrost pewności siebie i kompetencji w autopercepcji nie towarzyszy zarozumiałości i wzrostowi własnego ego. Sztuki walki dają możliwość poznania mocnych i słabych stron osobowości, takich jak odwaga i tchórzostwo, waleczność, agresywność, duma i próżność. Odwaga to cecha, która mówi nam, że może być coś bardziej ważniejszego od naszego lęku. Tchórzostwo to po prostu brak odwagi. Waleczność to rodzaj męstwa. Natomiast agresywność to przemoc, napastliwość. Ludzie czasem mylą te cechy. Duma to poczucie godności. Natomiast próżność jest rodzajem pychy. 72-year-old Hannah Frazier has been practicing Taekwondo for about 4 years. This was her chance to qualify for her black belt. To get it, she had to fight her own split wood with her hands and feet. But it was the final test, something she had never done before. So how does it feel to get your black belt at 72 years old? It feels very good. I didn't want to swear. Frazier says now it's time. Steve Berry, CBC News, Halifax. Słowo walka używane jest w wielu różnych kontekstach. Mówi się walka o zdrowie, walka z rakiem, walka o klienta, walka dobra ze złem. Są ludzie, którzy walczą z wiatrakami albo walczą o byt. Są tacy, którzy walczą o władzę. Wiele, wiele różnych kontekstów można przytaczać, w których słowo walka jest używane. Chiński traktat wojenny, sztuka wojny, myślicieli Sun Tzu i Sun Pin stała się podręcznikiem dla menadżerów. Okazuje się, że strategie sztuk walki sprawdzają się w ich różnych rodzajach. Również w walce o zdrowie. Obecnie wraz z moim zespołem prowadzimy m.in. badania naukowe, których celem jest uzyskanie wiedzy na temat biomechanicznych warunków wykonywania uderzeń w taekwondo. Wiedza ta może posłużyć do zastosowania jej w procesie rehabilitacji, gdzie celem jest
przywrócenie lub zwiększenie możliwości funkcjonalnej człowieku. Nasze wyniki mogą stanowić również pomoc w przygotowaniu programów szkoleniowych dla osób zdrowych lub paraolimpijczyków związanych ze sportami walki. Z naszych badań wynika, że na skutek istniejącego lub wyimaginowanego celu uderzenia może zmieniać się prędkość, precyzja lub czas ruchu. Zjawisko to nazwaliśmy kinematycznym efektem celu. Obserwujemy, że badani zawodnicy stają przed dylematem handlu między szybkością a precyzją. Oczywiście to, co rejestrujemy, to wyłącznie zewnętrzny efekt, który ujawniamy w postaci prędkości lub czasu. Cały proces prawdopodobnie zaczyna się dużo wcześniej w układzie nerwowym. Przed tego typu dylematami w życiu codziennym stoi wielu ludzi z dysfunkcją ruchu. Stare powiedzenie mówi nam, że profilaktyka jest więcej warta niż garść lekarstw. Podsumowując, możemy powiedzieć, że im więcej czasu spędzimy na rekreacyjnym treningu sztuk walki, tym więcej zdrowia zachowamy na przyszłość, a tym samym wydamy mniej na lekarstwa. Myślę, że w tej sferze życia, jak w mało której, sprawdza się powiedzenie: czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Aktywne fizyczne dziecko wyrośnie na aktywnego fizycznie dorosłego, a tym samym będzie cieszyć się zdrowiem i wysoką jakością życia przez wiele, wiele lat. Dziękuję.